chodzi o kwestię bufetu, to jest on dostępny dla każdego, kto wykupi rejs wycieczkowcem. No ja tu zostaję w ogóle! Słuchajcie, no jest tu nawet park linowy. Ile tu się dzieje, tyle sklepów, tego wszystkiego, matko boska. W dzisiejszym menu mamy 3 startery, 3 pierwsze dania, 3, 4 nawet główne dania oraz 4 desery. My już sobie wybraliśmy nasze pyszności. Dzień dobry moi drodzy, witamy was serdecznie kolejnego dnia na statku. Jesteśmy na wycieczkowcu, zapraszamy was na pierwszy odcinek, tam wszystko wyjaśniamy. No a dzisiaj będziemy eksplorować. Jesteśmy, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawi, co tu można zrobić, ale jesteśmy zaspani, więc najpierw kawa i siadanko. Jeśli chcecie zobaczyć naszą kabinę, która ma balkon i jest większa od niejednego pokoju, który wynajmowaliśmy, no to musicie koniecznie zobaczyć pierwszy odcinek. Naciśniemy już na śniadanie. Będzie to śniadanie w bufecie na 10 pokładzie. Partnerem serii z rejsu Costa Venezia jest portal racy4u.pl, przedstawiciel armatora Costa Cruises. Słuchajcie, jesteśmy teraz na śniadaniu w części bufetowej. Wzięliśmy sobie takie skromniejsze śniadanie, ponieważ może jeszcze przyjdziemy sobie na lunch, no i też zobaczymy inne opcje żywieniowe, jakie tutaj są. Tak więc jest omlecik, jest jakieś mięsko. Fun fact, ciekawostka, nie ma tutaj pomidora, ogórka, wiecie, takich warzyw, co mnie zdziwiło, bo ja bardzo lubię sobie na chleb położyć coś mokrego. Ale wszystko wygląda smacznie, więc my zajadamy i idziemy dalej eksplorować. Jeszcze tylko dopowiem, że jeśli chodzi o kwestię bufetu, to jest on dostępny dla każdego, kto wykupi rejs wycieczkowca. Są jeszcze inne opcje żywieniowe, o których będziemy wam mówić, ale bufet jest dla każdego. Jest opcja z kawą, z herbatą. No i co, my zajadamy. Słuchajcie, no śniadanko przekozackie. Jak byliście na Olu, to doskonale wiecie, jak to śniadanie wygląda, ale ten widok to jest coś niesamowitego, że jesteśmy po prostu na morzu. To jest dla mnie rozbrajające. Jeszcze ani razu nie płynęłam takim dużym statkiem. Michał już płynął, więc wiesz, czym to się je. Dzisiaj wypływamy o godzinie 17, więc się nie doczekam, jak on włączy silniki i po prostu ruszę. To będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No ale słuchajcie, z takim widokiem to można jeść codziennie śniadanko. Pojawił się internet. Czekaliśmy na internet z tego względu, że tutaj nasi partnerzy zadbali, żebyśmy my mieli dostęp i mogli dla was na bieżąco publikować, także zapraszamy was do naszego Instagrama, bo tam pojawiają się zawsze na bieżąco relacje. No nie będę wam pokazywał voucheru, no po prostu jest voucher. A jeśli wy byście chcieli sobie taki internet wykupić, będąc na statku, korzystacie z aplikacji MyCosta, wchodzicie sobie internet package i wybieracie jedną z opcji, która was interesuje. Nie jest to tania opcja, ale na co myśmy zwrócili uwagę, ponieważ jesteśmy już trochę w Turcji i my wykupiliśmy kartę SIM na lotnisku, zresztą cała historia będzie w innym materiale na ten temat, korzystaliśmy z internetu tutaj na pokładzie i nie jest tak do końca dobrze z zasięgiem. W sensie, jeśli będziecie próbowali kupić sobie internet gdzieś tutaj na mieście kartę SIM turecką, żeby, wiecie, przyoszczędzić, no to niestety się rozczarujecie tak jak my. Ten internet chodził bardzo, bardzo słabo i żeby korzystać z aplikacji MyCosta, trzeba się podłączyć z ich siecią Wi-Fi, więc będziecie skakać pomiędzy jedną, drugą siecią ewentualnie. No nie jest to zbyt wygodne. My całe szczęście taki pakiet dostaliśmy od naszych partnerów, za co im serdecznie dziękujemy. No a was namawiamy, żebyście wybrali jedną z opcji taką najwygodniejszą spośród tych, które są dostępne. Jesteśmy z powrotem w naszej mega zarąbaszczej kabinie. Strasznie się jaramy. No i słuchajcie, dostaliśmy program. Codziennie dostajecie program o tym, co dzieje się na statku. I macie konkretne podane godziny, jakie są aktywności, kiedy są czynne restauracje i wszystkie przydatne informacje. Wygląda to w ten sposób. Pokazywaliśmy to też chyba w poprzednim odcinku. Tak jest. Nie ma co się na tym rozwodzić, bo wszystko jest proste. Mamy cały schedule. Macie na przykład poranek, popołudnie, wieczór. Będziemy wybierać sobie te aktywności. I z drugiej strony macie wszystkie wypisane restauracje, bary, o której co jest czynne, no i ewentualne kwestie dotyczące pakietów, karty i tak dalej. Także wszystkie pomocne informacje, codziennie to trafia do waszej kabiny. Zresztą przed chwilą panowie wychodzili tutaj, sprzątali, także słuchajcie, obsługa tu jest niesamowita. Super. Skaczą nad nami po prostu strasznie. Tak, to jest bardzo przyjemne. Tak, i to jest bardzo miłe. Pokażemy wam, co tutaj w ogóle jest. O 17 jest wyjazd, znaczy wyjazd, tak. Wypłynięcie, więc tak. To na pewno musimy zobaczyć, jak będzie opuszczał port
w Istambule i jechał płynął dalej. Idziemy płynąć dalej. No dobra, czyli sprawdzamy dzisiaj, tak? Tak, sprawdzamy dzisiaj, co tutaj jest. Co tutaj jest? Ja też jestem ciekaw. No dobra, chodźmy. Lecimy. Pokład numer 15 wygląda nam na strefę chillu. Możecie sobie tutaj usiąść, pochillować. No dzisiaj akurat w Istambule jest pochmurnie, ale nie jest jakoś zimno. W sumie jestem na t-shircie, jak widzicie, i daję radę. Chyba jest tak 16-18 stopni. Jest tu też dedykowany bar Aperola, ale to jest w ogóle sztos totalny. Ja kocham Aperola, więc to jest mój mały raj tutaj. Także przyjdziemy, pokażemy wam oczywiście ten bar wieczorem. Sobie przyjdziemy tutaj na drinka i pokażemy wam, jak to wygląda. Dzisiaj albo w kolejnym vlogu, tego nie wiem, to zobaczymy, więc musicie oglądać, subskrybować kanał. No i koniecznie słuchajcie, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz i łapki w górę pod filmem, to jest bardzo ważne. Dziękujemy za każdą aktywność. No i teraz kolejna część, a tu taka część rozrywkowa. Słuchajcie, no jest tu nawet park linowy. Spa normalnie, jasne, zjeżdżalnie jasne, ale mini golf. Boisko do koszykówki. Słuchajcie, przeszliśmy trochę, trafiliśmy na ten Burano Sunshine Deck i tu jest bardzo fajnie, bo to jest taka strefa z basenem właśnie i jacuzzi. Tak, nie? To jest w ogóle must have, nie? Bo jest tak ciepła woda w tam środku. I co ciekawe, bo jak patrzymy na ten plan statku, który jest, wiecie, wszędzie tam, gdzie są windy, to widzimy, że te pokłady nie są takie oczywiste, nie? Nie, że się tak trochę schodzi, tak. Trzeba się zapoznać. Możesz to pokazać, nie jest, w ogóle. To nie jest do końca aż takie logiczne, bo na przykład my byliśmy sobie na 15, czekajcie, byliśmy na 15, zeszliśmy sobie na 14, ale potem nagle znaleźliśmy się na 11 i ominęliśmy 12 i musieliśmy się cofnąć do tej 12, bo chcieliśmy ją zobaczyć, a pamiętacie o tym, że to się ciągnie, więc my tak chodzimy i wiało i mówimy... Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? I słuchajcie, ciekawostka, nie ma 13. Nie ma 13 z tego względu, że jest to pechowa liczba i jest to statek wybudowany dla Chińczyków z myślą o chińskich turystach i tutaj 13 być nie może, no bo 13 jest pechowa, także nie ma. Tak, bo musicie też pamiętać, że statek jest stosunkowo nowy, bo został wybudowany, zbudowany w 2019 roku właśnie na rynek azjatycki, konkretnie dla Chińczyków. Stąd bardzo dużo tutaj tych chińskich napisów, które są przy restauracjach, przy wejściach na różne, do różnych stref, na pokładach. No i tyle. Kurczę, dużo żeśmy widzieli w sumie już. Nie, widzieliśmy już sporo. Teraz idziemy do Lido Marketplace, czyli tam, gdzie jedliśmy śniadanie chyba. Tak, tam byliśmy rano na śniadanie. Tam jest gelato obok, idziemy. Tutaj mamy strefę z zamkniętym basenem. To jest fajną opcją, bo na zewnątrz jest naprawdę wiecznie i zimno. Ale tu są lody. Nareszcie. Dobra, my już jesteśmy po lodach. Jakkolwiek to zabrzmi. I jeżeli cokolwiek nie jest w waszym pakiecie, to pojawi się w zakładce My Expenses informacja o tym, ile kosztowała was ta przyjemność, którą właśnie przed chwilą mieliśmy, aczkolwiek pani się pomyliła, jednak będzie 4,60 euro za dwie gałki loda, a nie 3,45. Ale jak coś, to wszystko jest właśnie w tej zakładce My Expenses. Tu jest takie miejsce, gdzie wieczorami odbywają się różne występy. Wczoraj był akurat DJ. Tak. A dzisiaj też będzie jakiś show tutaj i przyjdziemy wieczorem wam pokazać. Tak. Teraz tutaj ludzie, wiecie, sobie chillują i są mocno rozproszeni po statku. No, tak, no idziemy dalej, bo dużo jest do zobaczenia. Teraz znajdujemy się na pokładzie 5 i jest tu między innymi teatr, no i sklepy, restauracje, wiele, wiele rzeczy. Słuchajcie, teatr na statku. Będą się tutaj działy różne występy, które będziemy wam pokazywali wieczorami, czyli pod koniec vloga. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda. No jest sztos, tu jest wszystko chyba. Małe miasto. Słuchajcie, jesteśmy straszni, bo wbiliśmy się na próbę tam za mną. Aktorzy mają próbę, pewnie dzisiaj będzie przedstawienie, nie wiem, nie pamiętam co jest w schedule, ale robimy zdjęcia jak poparzeni i po prostu aż jesteśmy w szoku, jak ogromny jest to statek, normalnie miasto.
Słuchajcie, jesteśmy na deku 5 i tutaj znajdują się restauracje dodatkowe płatne. I w tym momencie opowiem Wam w ogóle o formach wyżywienia, jakie tutaj są dostępne na statku. Pierwszą z nich jest bufet, czyli mamy otwarty bufet, możemy zjeść śniadania, obiady i kolacje. Druga forma to restauracje dedykowane, czyli tak naprawdę restauracje serwowane. Przychodzimy sobie, mamy zarezerwowany dla nas indywidualny stolik, indywidualną godzinę, są dwie opcje, możemy wczesną kolację zjeść albo późniejszą kolację. I jest to restauracja Grand Canal, którą widzieliście w zeszłym odcinku i my tam zjedliśmy wspaniałą kolację. Natomiast trzecią opcją są restauracje dodatkowo płatne, czyli te, które właśnie mijamy w momencie, kiedy Wam tutaj opowiadam o tej formie wyżywienia. Warto tutaj też dodać, że jeśli chodzi o te restauracje, no to są to restauracje takie azjatyckie, tematyczne, ale jest tutaj też taka restauracja wyjątkowa, która jest prowadzona przez szefa, który ma wiele nagród i gwiazdki Michelin. Tak. Tam też się chyba wybierzemy. Chcemy Wam pokazać przede wszystkim wszystkie formy tych restauracji. Tak. Że nie tylko bufet, nie tylko serwowane, ale też te dodatkowo płatne. Ile tu się dzieje? Tyle sklepów, tego wszystkiego. Matko Boska. Miasto. Recepcja. Tu nie chcecie przychodzić, bo tu są kolejki. Doświadczyliśmy ich już. Ale tu chcecie przychodzić, moi drodzy. Usiedliśmy sobie w naszym ulubionym barze na kawce. Słuchajcie, zajęło nam 2,5 godziny, prawie 3 godziny. 3 godziny prawie nam zajęło, żeby obejść wszystko, porobić zdjęcia i Wam pokazać. Zrobiliśmy taki szybki tur. Nawet, słuchajcie, porobiliśmy sobie kropki, żeby było wiadomo, gdzie byliśmy, bo cały plan żeśmy zrobili zdjęcie przy windach i zaznaczaliśmy, że na 100% tam byliśmy, żeby Wam wszystko pokazać. Oczywiście poszczególne rzeczy, takie jak kasyno, czy na przykład minigolf, no to będziemy korzystać z tych atrakcji i będziemy Wam pokazywać w trakcie pozostałych vlogów, jak korzystamy, jak to wygląda. Ale teraz chcieliśmy Wam tak na szybko po prostu pokazać ogrom tego wszystkiego, ile tych rzeczy jest, że nie można się nudzić tutaj na statku i można bardzo aktywnie spędzić czas. Bardzo. Cyk, pyk, idziemy. Cyk, pyk, idziemy, no. Ja sobie wezmę... Rybkę jakąś? Tak. Ja to chyba makaron. Makaron? Dobra. Wylądowaliśmy w bufecie na lunchu. Jak widzicie, wybór jest naprawdę spory. Włoskie żarcie jest super, po prostu. Ustalmy to, tak? Bo mamy tutaj dwie pasty, jedną czerwoną, tak, jedną... Tak, jedna jest sosem baszamelowym, a tutaj jest taka z mięsem mielonym jakimś. Ja sobie do tego jeszcze wzięłam tutaj kurczaczka z gotowanymi warzywami, a Michał ravioli. Tak jest, tak wygląda ravioli, bardzo smakowicie. Ja zdecydowałem się na taki makaron. Nie chcieliśmy się za bardzo przejadać przed kolacją, nie? Bo one są duże tutaj. A tak, one są takie całkiem spore. No i też nie chcemy wyjechać tacy, nie? No, ale jemy, pyszne. Bardzo dobre, będziesz smakować. Jesteś głodny? To jest dobre pytanie, jestem głodny. Tak bardzo się na tych kolacjach skupiliśmy tutaj, bo one są takie uroczyste. No ale mówimy, dobra, zjemy jakiś lunchek i potem jakiś chili bombix. Ja chcę to ravioli spróbować, bo wygląda bardzo ładnie, słuchajcie. Pan z parmezanem, tak. Pan robił przy mnie, z parmezanem, słuchajcie, z pietruszką. Wygląda super. Bardzo dobre. Ravioli jest z mięsem, jest bardzo dobre. Ja w ogóle myślałem, że jeśli chodzi o tą wersję bufetową, to ona będzie słabsza, nie? Mocno słabsza. Nie jest ona takim typowym, jak na przykład znacie all inclusive z jakichś hoteli, w szczególności w obrębie basena Morza Śródziemnego, tak? Grecja i tak dalej, no też w takich kurortach. Jest to podobne, tylko że to jest włoskie jedzenie. Akurat. Nie wiem, jak będzie jutro, zobaczymy, jak będą pozostałe wyglądały. No, na razie jest super. Ja jestem zachwycony. Jest to powyżej tych takich norm all inclusive, moim zdaniem. Mi bardzo wszystko smakuje. To słuchajcie, my zajadamy i patrzcie, jaki mamy widok. To jest po prostu niesamowite. Naprawdę, jest przepięknie. Tak bym mogła jeść codziennie. I będziemy przez 7 dni. Pokazałem dwójkę, a powinienem pokazać ją. Przebraliśmy się i zgrałem właśnie materiał z pierwszej części dnia i mam 258 klipów, a to jest tylko połowa. Te odcinki są bardzo długie, tak myślę. Idziemy. W ogóle wyszliśmy z kabiny i okazało się, że jest ćwiczenie ewakuacyjne i musimy ubrać kamizelki. Ojoj, dobra, to czyli idziemy. Kamizelki ratunkowe. Yes, good.
the same thing. Tak się nie spodziewaliśmy, że musimy wziąć udział w tym. Nikt nas nie uprzedził, w sumie pojawił się komunikat nagle, tak? Tak. Że mamy się stawić na piętrze trzecim czy czwartym? Okay. Trzecim. Deck four? Deck three. No, czyli widzicie, trzecim. Ja już tu jestem marynarz. A teraz z tobą deck four. Widzieliśmy się, że... Za chwilkę, za chwileczkę, do was wrócę. Już po ćwiczeniu. Pan do nas podszedł i powiedział, że mamy się nie martwić, bo statek nie wypłynie, dopóki nie skończą się ćwiczenia. Także ściągamy nasze kamizelki ratunkowe i idziemy zobaczyć wypłynięcie. Tak jest. Potem będę je składać. Moi drodzy, jesteśmy ponownie na pokładzie 15 i wylądowaliśmy tutaj dlatego, że tu jest bar Aperol Spritz. No i nasz pakiet My Drinks zawiera właśnie opcję na, że możemy tutaj przyjść i napić się drinka. I słuchajcie, jaki to jest temat, żeby tego nie mylić z opcją All Inclusive, bo to jest kompletnie co innego. Osobną kwestią są posiłki i osobną kwestią są alkohole i napoje na statku. Pierwsza opcja to jest taka, że macie podstawowe napoje do posiłków bufetowych i jest to jakaś tam opcja limitowana, a drugą opcją jest właśnie My Drinks, z której my korzystamy, czyli możecie korzystać ze znanych marek napojów gazowanych, niegazowanych, możecie korzystać ze znanych marek alkoholi importowanych itd., itd. Widzicie zresztą, macie podpięty link i widzicie na ekranie, co jest dostępne, jakie marki są dostępne. Dodatkowa trzecia opcja, najwyższa, to jest My Drink Plus. No i ona nie różni się zbytnio naszym zdaniem. Jest na przykład minibarek w kabinie, czy macie do dyspozycji drinki molekularne. My wam polecamy ten pakiet My Drinks. Wydaje nam się, że on jest taki odpowiedni. My Drink Plus już jest chyba dla takich bardziej, powiedziałbym, doświadczonych, zaawansowanych graczy. O, takich nazwijmy. No i tyle. Co? Siedzimy sobie, pijemy dyneczka, czekamy na wypłynięcie. Zrobiła nam się piękna pogoda. Co prawda jesteśmy w bluzie, bo jest tak chłodnawo. No i tyle. Dużo ludzi. Mogliście mieć złudne wrażenie na początku, że jest mało ludzi na statku. Chyba więcej dzisiaj weszło na pokład. No i czekamy. Czy odbiliśmy? Ale nie było czuć, nie? Że już odbiliśmy. Nie, w ogóle totalnie nie czuć, że on już odbił od portu, w ogóle. Ale beka. A ja się cieszę, w ogóle ten dźwięk jest taki ekscytujący, że o, wypływasz, super. Muzyczkę puścili. Dzisiaj ma być disco wieczór. Muzyczka. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy do kabiny, żeby się przebrać, bo wybieramy się do teatru i potem na kolację, więc wiadomo, strój obowiązuje, trzeba elegancko wyglądać. I też jest tutaj dress code na statku, więc należy o tym pamiętać. Jest o tym napisane w programie, jak się ubierać na poszczególne imprezy, no i warto zerknąć. Pamiętajcie, że przed wypłynięciem musicie wyłączyć w telefonie pocztę głosową. Z tego względu, że wszelkie połączenia będą połączeniami satelitarnymi, więc dostaniecie kolosalny rachunek. Nawet jeżeli ktoś wam się wbije na pocztę, to będziecie... Dokładnie, mieli. Zapłacicie. Więc nam doradzono, żeby wyłączyć pocztę głosową i przełączyć telefon na tryb samolotowy. Internet tutaj rejsowy działa normalnie, w trybie samolotowym my korzystamy. To taki tip dla was, żebyście przypadkiem nie było przykrej niespodzianki na takim rejsie, że zapłacicie kupę kasy za internet. Zaraz mi odpadnie ręka już od trzymania kamery, więc chyba przenosimy się do teatru. Tak jest. I w ogóle jak szybko płyniemy. Patrzcie, tam jest statek, a tu jest nasz balkon. I w ogóle to jest absurdalne, że to jest nasz balkon. To jest chore, mamy balkon. Widzisz, szybko płyniemy? Bardzo szybko płyniemy i czasami tak chluśnie. Tak. Jesteśmy w teatrze, zaraz zacznie się show. I co, gdzie idziemy? Idziemy do góry czy na dół? Na dół chyba, co? Żeby jakie zdjęcia robić? Tak, dobra. Chyba na dół, no. Chyba na dół, idziemy. W teatrze, słuchajcie, w teatrze. Na statku, tak. Na statku, tak, żeby było jasne, że jesteśmy na statku. Fajnie, polecamy, więc generalnie jeśli będziecie w rejsie i przekona was
nasza relacja z rejsu, tak. No to warto pójść. Będziemy jeszcze na pewno w inne dni też sprawdzać, co będzie, bo ten program się zmienia. Tak, oczywiście. I jeśli chcecie zarezerwować sobie taką wycieczkę, to pamiętajcie o tym, żeby wejść na stronę www.rejsy4u.pl i tam macie wszystkie informacje, ceny i oni są naprawdę, naprawdę bardzo pomocni. Dokładnie, zresztą wszystkie przydatne linki znajdziecie u nas w opisie. No i co, mamy godzinę 21, 21.40, w restauracji czeka na nas kolacja. No i pokażemy wam, jak wygląda kolacja. Jeszcze trochę dzisiaj przed nami. Długi ten odcinek, oj długi. Kurde. No i słuchajcie, jesteśmy znowu w naszej restauracji i znowu zeskanowaliśmy sobie QR kod i od razu przechodzimy do menu. W dzisiejszym menu mamy 3 startery, 3 pierwsze dania, 4 nawet główne dania oraz 4 desery. My już sobie wybraliśmy nasze pyszności. Do tego oczywiście na samym początku jest zaserwowane nam pieczywo, czyli ja w tym momencie tutaj widzę focaccię oraz różnego rodzaju chlebek, wodę, wino, sałatka z grillowanej dyni, czy może być smaczniej. Widzę tutaj oliwę oraz jakiś biały sos. Fajne są takie małe te porcje, żeby sobie popróbować różnych rzeczy, także... Bałaś się tej dyni, nie? Troszkę? Troszkę się bałam, bo to powiem... Chyba w ogóle ja zamówiłem. Tak, to chyba nawet ty zamówiłeś. Powiem wam, że niespecjalne, jak mam być szczera. Ale to tylko dlatego, ponieważ to jest ugotowana na twardo dynia, polana sosami. No taki starter. I w ogóle tu jest jakiś, jest wyczuwalny sos orzechowy. Taki. Także to jest takie fajne przełamanie do dyni, fajny dodatek do dyni, ale nie urwał mi pupy. Tylko, że no słuchajcie, to jest sałatka i taka przystawka, więc już nie macie czego spodziewać. Danie główne ma mi tutaj, wiecie, strząsnąć mną, jak tym statkiem woda. Hmm? Jaki flow! Wow! No to Klaudii dodali jeszcze jedno wino, to może dlatego. To na pewno dlatego. Mój starter z kolei, no to jest taki, można powiedzieć, mięsny zestawik. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Weźmiemy sobie zieleninkę. Ja oczywiście zacznę od sera, ale żeby to miało ręce i nogi, no to spróbujemy tych krzyneczek. No to są takie startery. Ja widzę, że one są bardzo, bardzo różne i już nierówne. W sensie wczorajszy dzień moim zdaniem był dużo ciekawszy. No ale może to tak starter wypadł. Dobra, próbujemy. Fajne. Taki starter. Delikatny. No tak idealnie, żeby coś się zadziało w żołądku. Bo powiedziałem to nawet wczoraj. To samo. Spoko. Bez historii. Dalej. Och, słuchajcie, we włoskiej restauracji nie może zabraknąć oczywiście makaronu. Zwykły makaron z pikantnym sosem pomidorowym. Czuję, że to penne jest mega al dente. Oczywiście posypane parmezanem. Pikantny sos musiał wlecieć, także próbuję. Pikantny od chili. Super. Bałam się, że będzie pikantny od jakichś innych przypraw, ale jest bardzo, bardzo dobry, poprawny, zwykły makaron. Gdyby nie był pikantny, nawet dziecko by zjadło. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam w sumie, ale jest bardzo dobry, naprawdę. Tak wygląda, słuchajcie, moje danie. I jest to cannoli ze szpinakiem i ricottą. Wygląda kozacko. I musi smakować też kozacko. Rozpływa się w ustach. Bardzo delikatne, pyszne. Czuć właśnie szpinak, bardzo dobre danie. 10 na 10. Także podzielę się z Klaudią. Klaudia musi to się ze mną podzielić. Nie, no bardzo fajne, bardzo dobre danie. Czuć ten sos, czuć szpinak, ten makaron. Wszystko jest fajne, bardzo delikatne. Rozpływa się w ustach. Też by się nie poszkodziło dziecko, skoro już Klaudia przyjęła taką tutaj narrację, no to dziecko też by zjadło. Słuchajcie, wołowina w sosie własnym. Podobne trochę, nie? Bardzo, bardzo podobne do tego, co było wczoraj, ale może będzie, jakoś mnie zaskoczy. Uwaga, próbuję. Bardzo delikatne mięso, rozpłynęło się w ustach, bardzo kruche. Ja lubię sosy własne, w ogóle mięsa w sosie własnym, ale mnie zastanawia, co to jest. Właśnie chciałem powiedzieć, żebyś zjadła tą stójkę. Ja spróbuję ją rozkroić, słuchajcie. Nie wiem, czy poprawnie. Co to jest? Niestety muszę położyć ją. Uwaga, kładam. Co to jest? A to jest pomidor! Ale beka! To jest po prostu pomidor, który był wypełniony kukurydzą i marchewką. Ale fajny sposób podania. Bardzo, bardzo ciekawe. No, ale... ciekawy pomysł na warzywa. Bardzo ciekawe na zaprezentowanie tych warzyw, żeby jakoś ciekawie wyglądało na talerzu, niż po prostu sałatka z kukurydzą, marchewką i pomidorem. I ciepłe. Nie spodziewałam się tego, że to będzie ciepłe. Bardzo smaczne, jeszcze szybko dziabne ziemniaczka. Bardzo dobry, poprawny. Mięsożercy byliby zachwyceni, ale nie moje danie jest ważniejsze, ponieważ Michał ma jagnięcinę, która jest właśnie zaproponowana do menu przez restauratorkę z Casanova Restaurant, także no, ciekawa jestem jego dania. Moi drodzy, jagnięcina, danie, które było zaznaczone w menu, że koniecznie trzeba je spróbować. No i próbujemy. Nie kroi się tak ładnie jak Klaudii wołowina w sosie własnym. No, zobaczymy. Bardzo ciekawa. Na pewno nie nazwał to
delikatnym mięsem, tylko trzeba je naprawdę przeżuć i zajeżdża mi wątróbką. Aż sobie wezmę inny kawałek, ale jak widzicie, spójrzcie, że jak wbijam widelec, to nie jest tak, muszę naprawdę użyć siły, żeby wbić widelec w to mięso, więc to nie jest takie najmiększe mięso, tylko trzeba naprawdę trochę przeżuć. No, mamy klimacik tutaj imprezowy. Czy zdążyłeś przeżuć? No właśnie, widzicie, tu na statku dzieją się takie rzeczy. Ktoś ma urodziny, ktoś dostał torta, a ja nie zdążyłem przeżyć tej jagnięciny. Powiem wam, że średnie. Jestem troszkę rozczarowany tym daniem. Mam nadzieję, że deser poprawi mi humor. Baba Ram, czyli tu mamy babę z rumem. W środku ma być rum i sos waniliowy, więc patrzymy. A, jest tak, to jest bardzo ciekawe, już wam pokazuję. Tu jest taka dziurka, w której prawdopodobnie ten rum został umieszczony. Słuchajcie, nie za bardzo wiem, jak się tutaj, wezmę sobie tego sosu waniliowego, bo tutaj mamy sos waniliowy, owoce i tą babkę z rumem. Babaram. Mocno alkoholowe. Gdzie? W ogóle nie czuć alkoholu. Bardzo słodkie. Karmel. Się od razu, po prostu rozpuszczony cukier, mam takie wrażenie. Ten sos waniliowy jest bardzo, bardzo smaczny i aksamitny. Ale babka, słuchajcie, to jest taka zwykła po prostu babka. Wiecie, w cukierniach. Taka zwykła babka. Myślałam, że będzie bardziej rumowa, jak mam być szczera, bo pan powiedział, że tam jest rum inside. Zrobiłam takie ale nie jest aż tak. Nie jest aż tak bardzo rumowa. To może spróbuj tej części z rumem tu. Ale ja to miałam tu. Teraz Klaudia zje całe na waszych oczach. Mhm. Nie? Mhm. A, to ciekawe. Nie, ona musiała być jakiejś naprawdę śladowej ilości, bo weźmy też pod uwagę, że ten deser mogło zamówić dziecko, nie? Więc raczej nie będą tutaj w jedzeniu nie wiadomo jakiej ilości alkoholu moczyć. Nasze cukierki, beczułki mają więcej mocy niż niż babaram. Kolejne ciasto. Ja coś mam pecha. Znaczy pecha. Kto by nie chciał zjeść takiego ciasta? Tylko chodzi o to, że za każdym razem staram się zamówić. Wiecie, bo zamawiamy trochę czasem też na czuja. To co i też pytamy tutaj zawsze kelnera, co nam poleca. I byłem ciekawy, czy tym razem nie trafię na coś tortowego, tartowatego, wiecie, coś, co nie będzie tortem, ani ciastem. No ale trafiłem i mam nadzieję, że będzie zaskoczenie. Bardzo pomarańczowe. Kandyzowane maleńkie pomarańcze. I one robią robotę i smakują po prostu jak ciasto domowe babci. Bardzo dobre, mega słodkie. Ja już jestem zapchany. Totalnie, na maksa. Idziemy na drinka. Kolejne miejsce, czyli Lido Bar. Tak jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy, poszliśmy na drinka. Tym razem wybraliśmy inny bar, no bo stwierdziliśmy, że skoro już tutaj jesteśmy, to fajnie by było zobaczyć te wszystkie bary, aczkolwiek brzmi to bardzo, bardzo źle. Dokładnie. Także no będziemy wam pokazywać różne lokalizacje, bo tak chcieliśmy. No tutaj jest taka dzisiaj impreza, dyskoteka, my przyszliśmy się napić drinka, chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda wieczorem. No i tyle. Wasze zdrowie, widzowie. Dobrze, moi drodzy, mamy godzinę 12 w nocy. Mamy wrażenie, że vlogi nigdy u nas na kanale nie trwały tak długo, ale przede wszystkim nie nagrywaliśmy ich tak długo. Ponieważ my taki dzień taki nagrywki zazwyczaj kończymy około godziny 18. Zaczynamy wcześniej rano i kończymy gdzieś 18-19, a tutaj mamy północ, a my dalej z kamerą, także słuchajcie, jest strasznie dużo roboty tutaj na tym Costa Venezia. Dużo do pokazania po prostu, bardzo dużo atrakcji, więc Costa Venezia póki co naprawdę super. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie naszym partnerom za to, że jesteśmy tutaj i że pokazujemy wam, co można zrobić na tym wielkim statku. I jutro jedziemy, dopływamy. Tak, jutro dopływamy do Izmir w Turcji, więc zachęcamy was do oglądania, więc ci, co zostali do końca, napiszcie nam w komentarzu Costa Venezia. No i co? Widzimy się, kolejne miasto w Turcji, kolejne nasze wojaże na wycieczkowcu. No i co? Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć. Otwarte. A ty się zdziwiłeś, co? Tak. O! Czyli tutaj będzie się coś działo. Czyli tutaj też pewnie dzieją się różne aktywności. Chcieliśmy wam pokazać. Na razie jest pusto.